Śmierć w zamachu. Zabójca ujęty na miejscu. Sprawa zamknięta? Nie dla wszystkich. Musiał strzelać. Czy zaprogramowano go, by zabił? Tylko CIA mogłaby to przeprowadzić. Sterowany zabójca? Straszne. Ale czy możliwe? Wywiad dąży do manipulowania ludźmi. Nieświadome osoby poddawane działaniu nowych leków, terapii wstrząsowej, praniu mózgu. Straciłem 26 lat życia. Historia badań CIA nad kontrolą ludzkiego umysłu i poszukiwania bezwolnego zabójcy. Wychwycenie tego jest niemożliwe. Teorie spiskowe. Kontrola umysłu. 5 czerwca 1968 roku, tuż po północy, w hotelu Ambassador w Los Angeles panuje euforyczny nastrój. Robert F. Kennedy zwyciężył w prawyborach prezydenckich w Kalifornii. Dziękuję wam. Teraz kolej na Chicago. Po przemowie Kennedy przeciska się przez tłum. Wtedy rozpętuje się piekło. Słychać strzały. Senator zostaje trafiony. Świadkowie przygważdżają zamachowca obok umierającego Kennedy'ego. Zabójca jest spokojny, jakby działał w trasie. Podejrzany, zatrzymany przez policję w związku z zabójstwem, to 24-letni Sirhan Bishara Sirhan. Wkrótce o Sirhanie mówią wszyscy, ale wiadomo o nim niewiele. Według sądu działał w pojedynkę. Podczas rozprawy prezentuje się jego pamiętniki z powtarzającym się zapisem: RFK musi umrzeć. W kwietniu 1969 roku Sirhan zostaje skazany za zabójstwo. Wyrok dożywocia odbywa w więzieniu w Kalifornii. Niemal 40 lat po zamachu aktualne pozostaje pytanie: dlaczego to zrobił? Część jego obrońców uważa, że tego nie zrobił, a przynajmniej nie z własnej woli. Uważają, że został zaprogramowany przez wywiad dążący do kontroli nad ludzkim umysłem i uzyskania broni doskonałej, w pełni sterowalnego zabójcy. Moje śledztwo dowodzi, że nie działał sam ani nie strzelał. Lisa Peace jest pisarką i detektywem. Odtworzyła przebieg tamtego fatalnego wieczoru. Przedarła się przez akta procesowe, opinie z sekcji zwłok i dokumenty policji dotyczące sprawy. Dotarła do naocznych świadków. Jest przekonana, że to nie Sirhan zabił. Strzelał czy nie, można sądzić, że to nie on zabił. Sekcja zwłok wykazała, że Kennedy zginął od postrzału z bliskiej odległości. Peace podkreśla, że według świadków Sirhan stał zbyt daleko. Kula weszła w czaszkę za prawym uchem w odległości 2 cm od ucha. Wystrzelona z odległości około 7 cm, ale wszystko wskazuje na to, że Sirhan stał co najmniej 30 cm dalej. Świadkowie podają odległość od 30 cm do metra. W pomieszczeniu znaleziono więcej kul niż można wystrzelić z jednego pistoletu. Zatem Sirhan nie był sam. Chociaż Peace uważa, że to nie Sirhan zabił, sądzi, że odegrał ważną rolę w zamachu. Taka sztuczka. Sirhan miał odwrócić uwagę, wyciągnął broń i strzelił. Wszyscy patrzyli na niego i jego pistolet. Gdy cała uwaga skupiona była na nim, inny strzelec, a może kilku, zrobił swoje. Rose Lynn Mangan podziela ten pogląd. Jako jedna z obrończyń Sirhana zgłębia sprawę od lat i wysnuwa podobny wniosek. Ten człowiek był nieświadomym wstólnikiem zamachowców, kukłą,
zaprogramowaną na oddanie strzału. Musiał strzelić. Bezwolne kukiełki o kontrolowanym umyśle. To kontrowersyjna teoria, ale emerytowany dziennikarz Robert Kaiser uważa, że odpowiada faktom. Kaiser był doradcą obrony na procesie Sirhana. Przez pół roku co dnia prowadził z nim rozmowy w więzieniu. Początkowo odrzuciłem tę możliwość, ale gdy zagłębiłem się w sprawę, nabrałem przekonania, że mógł zostać zaprogramowany dzięki hipnozie. Uważam, że był uwarunkowany. Także w hipnozie obrońcy Sirhana widzą przyczynę jego nagłej amnezji. Jest w stanie hipnotycznym, bo jest noc, powtarza, nadchodzi, nadchodzi i nagle sięga po broń. Ten wątek wskaże zupełnie nowy kierunek obrony i wytyczy drogę do wyjaśnienia tego, co zdarzyło się wówczas w hotelu Ambasador. Odbywający wyrok więzienia Sirhan utrzymuje, że nie pamięta chwili zabójstwa. Nieobecne spojrzenie, obsesyjne pragnienie mordu, kłopoty z pamięcią. To według Mangan typowe objawy prania mózgu. Podczas rozmowy przeprowadzonej w rok po zamachu Sirhan wydaje się zmieszany. Czy poszedł pan tamtej niedzieli do hotelu Ambasador, aby zaplanować i przygotować zamach? Wiem, że to zabrzmi niewiarygodnie, ale poszedłem, aby zobaczyć senatora Kennedy'ego. Rozumiał pan, co się wydarzyło, gdy pana aresztowano? Nie. Jak pan się wtedy czuł? Jakbym śnił straszny, realistyczny sen. Zupełnie jakby wykasowano mu pamięć. Sirhan do dziś utrzymuje, że nie zabił Kennedy'ego. To wpływ hipnozy. Odegrał rolę podstawionej kukły. Odwrócił uwagę w chwili, gdy zabito Kennedy'ego. Wyprany z uczuć. Nie widzi, nie słyszy i nie mówi niczego nieodpowiedniego. I wszystko bierze na siebie. Co pan o nim sądzi? Był wspaniałym człowiekiem. Tak jak jego brat prezydent. Szkoda, straszna szkoda, że nie przeżył. Podziwiał pan go? Uwielbiałem. Za co? Był nadzieją wszystkich ubogich w tym kraju. Zaprogramowano go tak, by zapomniał. Nie mam co do tego wątpliwości. I dlatego według Mangan Sirhan nie pamięta chwili zamachu. Nie wierzę, że on nie żyje. Nie mogę pojąć, choć podobno sam go zabiłem, że nie ma go wśród żywych. Dla mnie on żyje. Obrońcy Sirhana upatrują w przyczynie jego amnezji szansę na rewizję wyroku. Aby przełamać blokadę psychiczną, psychiatra Bernard Diamond sięga po hipnozę. Na sesjach obecny jest Robert Kaiser. W stan hipnozy zapadł natychmiast, co miało wskazywać na wcześniejsze z nią doświadczenia. Doktor kazał mu wspinać się po kracie celi jak małpie. Podczas jednej z sesji Diamond poleca mu wspinać się po kracie na dany znak. Wydmuchiwanie nosa. Wyprowadził go z hipnozy. W pewnej chwili zaczął wydmuchiwać nos. I nagle Sirhan wspiął się na kratę. Doktor spytał, co robisz, a on na to, chce się rozruszać. Czyli nie wiedział, dlaczego to robi. Podczas innej sesji doktor próbuje powrócić do chwili zamachu. Wprowadził go w stan hipnozy i przeniósł w tamten moment. Nagle Sirhan sięgnął po broń i uczynił gest, jakby strzelał. Potem się odprężył. Kiedy wydobył się z transu, drżał na całym ciele. Co ciekawe, gdy ujęto go po zamachu, także się trząsł. Niektórzy
inne dowody na to, że Sirhan był wcześniej poddawany hipnozie. Choćby notatniki wypełnione zapisem swobodnych myśli. Pisał jak w transie. RFK musi umrzeć. RFK musi umrzeć. Kaiser twierdzi, że był podatny na hipnozę. Łatwo ulegał sugestii. Nie miał sprecyzowanych przekonań. Łatwo też poddawał się hipnozie. Podobno fascynował się władzą umysłu nad materią. Dużo czytał na ten temat, wydawał się tym pochłonięty. Opowiadał, jak próbował wpływać na otoczenie siłą umysłu. Kiedyś próbował strącić samolot. Nie udało się, ale próbował. Obrońcy Sirhana mozolnie odtwarzają wydarzenia z wieczoru 5 czerwca 1968 roku. Sirhan był w barze hotelu Ambassador, gdzie miało nastąpić kluczowe zdarzenie. Chciałem napić się kawy. Pamięta mnóstwo luster. Zobaczyłem lśniący dzbanek i dziewczynę. I tę dziewczynę. Była atrakcyjna, poprosiła go o kawę z dużą ilością śmietanki i cukru. Według Mangan to uruchomiło reakcję hipnotyczną. Był na to zaprogramowany. Sirhan twierdzi, że to ostatnie, co pamięta sprzed zamachu. Kolejne wspomnienie: nie mogę oddychać. Dusiłem się. Ktoś go chwyta za szyję i wykręca mu członki. Było zamieszanie. Krzyknął: przestań, to boli. Tyle pamięta. Najpierw kawa z dużą ilością cukru i śmietanki, a potem ktoś mnie dusił. Czy był bezwolną kukłą pchniętą do działania przez prośbę o kawę? Dr Herbert Spiegel, psychiatra i specjalista od hipnozy, doradca obrońców Sirhana, uważa, że to możliwe. Zupełnie możliwe, że ktoś zasiał w nim zamiar zabicia Kennedy'ego, a następnie stopniowo go wzmacniał. Osoba podatna na hipnozę może postąpić według instrukcji. Kto mógł dysponować takimi możliwościami? Kto chciał się pozbyć Kennedy'ego? W opinii Lizy Pease tylko CIA była w stanie przedsięwziąć coś takiego. Według niepotwierdzonych domysłów agencja wywiadowcza obawiała się pytań senatora dotyczących domniemanego udziału CIA w zamachu na jego brata. Pease uważa, że wywiad był przeciwny polityce zagranicznej obu braci i chciał ich wyeliminować. Sądzę, że Sirhan został zaprogramowany. Tylko CIA mogła coś takiego przeprowadzić. Czy to w ogóle możliwe? Kaiser domyśla się, że Sirhan mógł być prawdziwie bezwolnym zabójcą o przenicowanym umyśle. Koncepcja bezwolnego zabójcy jest jedyną przystającą do dowodów, które zgromadziłem w ciągu 2 lat śledztwa. Jego umysł został wyprany i to do czysta. Film z 1962 roku opowiada losy sierżanta Raymonda Shaw'a, wziętego do niewoli przez Koreańczyków przy granicy z Mandżurią. Uwarunkowałem ich, czyli wyprałem im mózgi. W filmie chińscy agenci poddają jeńców praniu mózgu. Shaw zostaje hipnotycznie zaprogramowany na zabijanie. Strzel Bobiemu prosto w czoło. Ale to nie była zupełna fikcja. To dla mnie szczęśliwa chwila. Jestem wolny, wolny od makartyzmu i mogę przeciwstawić się wojowniczej polityce Eisenhowera. Amerykańskich jeńców spotkało w Mandżurii coś dziwnego. Nie zostałem pod przymusem, przeciwnie, chciałem zostać. W 1953 roku kończy się wojna w Korei. Amerykańscy jeńcy uwolnieni z ciężkiej niewoli, zamiast się cieszyć, w ostrym tonie wyrzekają się obywatelstwa. Nie wrócimy do ukochanego kraju, do domów i bliskich. Ci żołnierze byli pierwszymi ofiarami nowej wojny, toczonej o umysły, jak twierdzi
Raymond Leck, dziennikarz i były żołnierz. Oni przestali być żołnierzami. Nie postępowali już jak żołnierze. Dali się złamać. Podczas wojny w Korei do specjalnych obozów reedukacyjnych trafiło ponad 7 tysięcy amerykańskich jeńców. Dawano im zeszyty i ołówki, umieszczano w dużych salach i przez 10, 12 albo 15 godzin przekonywano o wyższości komunizmu. To był tylko początek. Stosowano także brutalniejsze metody z zatrważającym skutkiem. Pewien psychiatra określił to mianem umysłobójstwa. Właśnie to się tam odbywało. Tych ludzi pozbawiano wolnej woli. Te odtajnione dokumenty świadczą o tym, że niektórzy wygłaszali antyamerykańskie oświadczenia, a nawet przemowy w radiu koreańskim. Podpisywanie antyamerykańskich odezw o niczym nie świadczy. Nie ma jeńca, który by czegoś takiego nie podpisał, kiedy grozi mu śmierć. Ale poglądy jeńców nie zmieniają się po powrocie do domów. Niektórzy są karani więzieniem lub nagano. Część z nich została zaprogramowana do działania jak ideologiczne bomby z opóźnionym zapłonem. Powoływali organizacje komunistyczne pod nazwami typu Byli jeńcy wojenni z Korei dla pokoju. Ale ich głównym celem było przejęcie władzy w Stanach Zjednoczonych. Wizja uśpionych agentów o podporządkowanych umysłach przerażała i zarazem fascynowała Amerykę, która w czasach zimnej wojny mogła obawiać się przegranej w wojnie o umysły. Poczytuję sobie za zaszczyt możliwość uczestniczenia w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę siedziby Centralnej Agencji Wywiadowczej. Eisenhower nie składa broni. Władze powołują nową agencję wywiadowczą CIA. W latach 50. CIA nie była poddana żadnej kontroli politycznej. W imię bezpieczeństwa państwa można było zrobić wszystko. John Marks przeszukał tysiące odtajnionych dokumentów CIA, szukając śladów, jak go nazywa, tajnego programu kontroli umysłów. Jest przekonany, że badania w tej dziedzinie były dalece zaawansowane, a osiągnięcia wymykały się wszelkim wyobrażeniom Amerykanów. Podobnie jak normom etycznym czy prawnym. Wywiad zawsze dąży do kontroli nad ludźmi, do wymuszania zachowań wbrew ich woli. Kto zapanowałby nad ludzkim zachowaniem, zyskałby wielką przewagę nad resztą. Szczegóły programu kontroli umysłów wskazują na to, że CIA mogła dążyć do stworzenia bezwolnego zabójcy. W 1953 roku walka o zapanowanie nad ludzkim umysłem już trwa. Czynniki biologiczne, psychochirurgia, implanty domózgowe, hipnoza i leki są obiektem badań w ramach ponad 100 programów naukowych prowadzonych pod nadzorem rządu i poza nim. Zaangażowane są setki specjalistów. Behawiorystyka była jeszcze w powijakach. CIA zapewniało fundusze najbardziej postępowym badaczom, czasem z pogranicza uznanych środowisk naukowych. Ale i spoza nich. W tym odtajnionym dokumencie mowa o doświadczalnych badaniach nad działaniem hipnozy w połączeniu z zastosowaniem pentotalu sodu. Ostrzega się przed nieuchronnymi niepowodzeniami, zaznaczając, że każdy sukces oznacza czysty zysk. Programy nazywane są niewinnie, na przykład Błękitnik czy Karczoch. Pojawiają się złowrogie kryptonimy, jak MK Ultra. Był to jeden z pomniejszych programów CIA, ale ściśle tajny i znany niewielu ludziom. Jeden z wczesnych programów CIA badał wykorzystanie nowej substancji, dietyloamidu kwasu lizergowego, czyli LSD. CIA szukało wszelkich sposobów wpływania na ludzkie zachowanie. Wiązali wielkie nadzieje z takimi substancjami. LSD wywoływał typowe objawy psychozy i wydawał się sposobem na spowodowanie załamania nerwowego.
LSD mógł mieć różnorakie zastosowanie, na przykład w opinii publicznej. Dr Colin Ross, psychiatra, od dziesięcioleci zajmujący się programami badawczymi CIA, przyznaje, że w sprawdzaniu przydatności LSD poświęcono w swoim czasie wiele wysiłku. Podczas trwania programu MK-Ultra w CIA zajęto się zagwarantowaniem dostaw LSD produkowanego dotąd jedynie przez szwajcarską firmę Sandoz Pharmaceuticals. Dlatego podpisano wart $400,000 tajny kontrakt ze spółką Eli Lilly, która odtąd zapewniała stałe dostawy. Uczonym, który kierował badaniami CIA nad kontrolą umysłu, był chemik Sidney Gottlieb. Był człowiekiem o wielkiej wyobraźni. Nie bał się przełamywania schematów. Dążył do rozszerzenia granic poznania. Doskonale znał się na ludziach. Był ciekawym człowiekiem o przenikliwym umyśle. W 1953 roku Gottlieb z kolegami testowali działanie LSD na sobie. Zajmował się metodami przesłuchań sowieckich służb, wpływem promieniowania radioaktywnego i wykorzystaniem bojowym ryb elektrycznych. W laboratoriach CIA panowało niepisane porozumienie o tym, że każdy może zostać poddany nieświadomie różnym próbom. Zdarzało się, że ktoś wypijał poranną kawę z dodatkiem LSD. Program MK-Ultra to nie tylko specyficzne żarty naukowców. Badania Gottlieba przynoszą wkrótce straszliwe rezultaty. Frankowi Olsonowi, etatowemu badaczowi, Gottlieb podał LSD w likierze Cointreau podczas wspólnego pobytu w rezydencji rządowej w stanie Maryland. Wrócił do domu, ale nie polepszyło mu się. Spędził kolejne 3 czy 4 dni w Maryland. Następnie pojechał do Nowego Jorku, ale było coraz gorzej. Miał straszliwy odlot. Wydawało mu się, że koledzy chcą go zabić. Popadł w paranoję. Ale Olson był nie tylko nieświadomym królikiem doświadczalnym. Był oficerem w Camp Detrick i pozostawał na usługach CIA. Uczestniczył w pracach nad rozwojem broni biologiczno-chemicznej. Można było obawiać się, że puścił parę. Olson przychodzi załamanie nerwowe. Zostaje zabrany do kliniki CIA. Silne środki uspokajające jeszcze pogarszają jego stan. 4 czy 5 dni później Olson popełnił samobójstwo. Z tego co wiemy, wyskoczył przez okno hotelu Statler Hilton naprzeciwko Penn Station w Nowym Jorku, ale jest to kwestionowane. Przypadek Olsona zostaje utajniony. To tylko skutek uboczny wojny o władzę nad umysłem. Dopiero 20 lat później sprawa zostanie opisana publicznie. Tymczasem CIA prowadzi badania nad kontrolą umysłu z coraz większym rozmachem. Rezultaty są zatrważające. Podawanie nieświadomym ludziom i badaczom LSD to tylko część prac badawczych CIA. Bywały działania bardziej oburzające, a nawet wstrząsające, ale nie dla tych, którzy doświadczyli ich osobiście. Gdy zacząłem pracę, historie o zmianach psychicznych po LSD stanowiły anegdotę. Bob Baer jest byłym agentem operacyjnym CIA. Zwerbowany w 1976 roku słyszy o metodach kontroli umysłów i daje im wiarę. W tle trwała zimna wojna. Komuniści i ich sympatycy mają rozkaz zwalczać antykomunistów amerykańskich. Wierzyliśmy w możliwość sowieckiego ataku atomowego. Gdybyśmy potrafili sterować ludźmi albo wpływać na umysły za pośrednictwem telewizji, na pewno byśmy to zrobili. Te dokumenty z lat 50. dotyczą tajnego programu badawczego CIA, nakierowanego na stworzenie i wykorzystanie agentów kontrolowanych za pomocą hipnozy. Chodziło o sztuczne wytworzenie nowej osobowości, ukrytej za zasłoną amnezji. Dostęp do tej osobowości następowałby przez sygnały zakodowane podczas hipnozy.
Takiemu agentowi można by zlecić zadanie, a po jego wykonaniu przywrócić pierwotną osobowość. Wówczas znikałyby wszelkie wspomnienia dotyczące realizacji. To tylko teoria. Czy wywiad zdołał stworzyć bezwolnego zabójcę? Linda McDonald twierdzi, że jest żywym dowodem na to, że próbował. Straciłam 26 lat życia. Wymazano je. W 1961 roku Linda jest młodą matką trójki dzieci i mieszka w Quebecu w Kanadzie. Po urodzeniu bliźniąt zapada na ciężką depresję poporodową. Trafia do Instytutu Psychiatrii w Montrealu pod opiekę światowej sławy doktora Iwena Camerona. Powierzono mi obowiązek otwarcia trzeciego Światowego Kongresu Psychiatrycznego. Miał renomę znakomitego lekarza. Kobieta nie wie, że Cameron jest opłacany przez CIA i władze Kanady za badania nad kontrolą umysłu. CIA interesowało się osiągnięciami Camerona, ponieważ jeśli faktycznie dałoby się wyczyścić ludzką pamięć i zapełnić ją czymś innym, miałoby to nieocenioną wartość dla wywiadu. Można by stworzyć sterowalnego zabójcę lub posłańca, albo spowodować, że ktoś zapomni znane sobie ważne fakty. CIA było nastawione przychylnie, bo Cameron był gotów na wszystko i nie miał zahamowań moralnych. Odtajnione akta z zasobu MK Ultra mówią o zastosowaniu metody demodelowania. Cameron stosował ogromne dawki elektrowstrząsów, sprowadzając ludzi do poziomu rośliny. Następnie utrzymywał ich we śnie, podając barbiturany. I na okrągło, tysiące razy, odtwarzał im nagrania z taśm. W ten sposób wymazywał osobowość i próbował zastąpić ją nową, z taśm. Linda była jego królikiem doświadczalnym. Poddano mnie 109 zabiegom elektrowstrząsowym w ciągu niespełna 5 tygodni. Chciano wymazać mi pamięć. Miałam zupełnie zapomnieć o dotychczasowym życiu. W moim wypadku cel udało się osiągnąć. Zniknęły wspomnienia dotyczące dzieciństwa, nauki szkolnej, ślubu czy narodzin dzieci. Czasami jestem wściekła, że właśnie na mnie Cameron prowadził badania. Złoszczę się, kiedy o tym myślę. Ale nie mogę się nad tym rozwodzić, bo przecież trzeba żyć dalej. Prowadzono też inne, dziwniejsze doświadczenia. Bykowi podano środek usypiający. Zwierzęciu wszczepiono elektrody do mózgu. Eksperymentem z bykiem z 1961 roku kierował José Delgado. Uczony z Uniwersytetu Yale na usługach wywiadu marynarki wojennej. Pracujący pod nadzorem Gottlieba CIA. Tu Delgado pokazuje, jak szarżujący byk zatrzymuje się za naciśnięciem guzika. Byk znów atakuje, ale staje w miejscu, a potem zawraca. Udaje się go okiełznać dzięki sygnałom radiowym, przesyłanym do elektrod w jego mózgu. Wydał książkę, w której opisywał doświadczenia z wszczepianiem elektrod kotom, małpom i ludziom. Na Uniwersytecie Tulane neurolog Robert Heath próbuje za pomocą stymulacji elektrycznej zmienić orientację seksualną pewnego młodego skazańca. To było wbrew zwykłej ludzkiej przyzwoitości oraz etyce medycznej. LSD, elektrowstrząsy, techniki behawioralne. To były najnowocześniejsze metody na polu kontroli umysłu. Ale najbardziej obiecująca okazała się inna, znana już od dawna metoda. Hipnoza. W dokumentach opisano setki doświadczeń. Podczas niektórych uzyskiwano 100% amnezję, a pacjenci pogrążali się w głębokim transie. Przeprowadzono też legendarny eksperyment, w którym wykazano możliwości uczynienia zabójcy z osoby zahipnotyzowanej.
Hipnotyzer polecił kobiecie zastrzelić kogoś. Naboje były ślepe, ale ona o tym nie wiedziała. Naboje były ślepe, ale ona o tym nie wiedziała. Polecenie wykonano co do joty, podano w raporcie. Według Johna Marksa zastosowanie nasuwało się samo. Marks pisze o programie doświadczalnym o kryptonimie Karczoch, którego przedmiotem miał być 35-letni wykształcony cudzoziemiec, którego CIA miało zaprogramować tak, aby bezwolnie dokonał zamachu na czyjeś życie. Ale na tym kończy się ten budzący grozę wątek. Czy program wprowadzono w życie i czy znaleziono delikwenta? Istnieją tylko domysły. Sądząc po niezliczonych milionach dolarów wydanych od lat 50. oraz wielkości budżetu na cele wojskowe, nie może chodzić o kilku agentów. Muszą ich być dziesiątki albo setki. Lisa Pease uważa, że Sirhan był jednym z nich. Aby zmienić kogoś w zabójcę, w kukłę, która pociągnie za spust, trzeba długotrwałego warunkowania i pracy specjalistów. Od dziesięcioleci CIA dopracowuje metody kontroli umysłu w dążeniu do stworzenia broni doskonałej. Czy Sirhan był efektem wieloletnich doświadczeń? Zwolennicy teorii spiskowej dziejów uważają, że był bezwolnym zabójcą. Czy naprawdę? To nieprawda, nie ma dowodów. Dziennikarz Mel Ayton dobrze zna oficjalne akta sądowe, policyjne i wywiadowcze, dotyczące zabójstwa Kennedy'ego. Są dowody, że kłamał. Według Aytona to Sirhan jest zabójcą i tyle. Opierając się na tym samym materiale, na podstawie którego niektórzy wysnuwają tezę o bezwolnym zabójcy, Ayton dochodzi do odmiennych wniosków. To kwestia interpretacji, ale jego poglądy podziela wielu historyków. Pierwszy argument to nabazgrane bezładnie notatniki Sirhana z powtarzającym się zapisem: RFK musi umrzeć, zginąć, zostać zamordowany. Według zwolenników teorii spiskowej to dowód na to, że Sirhana poddano praniu mózgu, lecz Aytona to nie przekonuje. Sirhan mógł je spreparować, kiedy postanowił zabić Roberta Kennedy'ego. Obrońcy Sirhana twierdzą, że w chwili zamachu był w transie. Na dowód przywołują zeznania świadków o nieobecnym spojrzeniu napastnika. Według nich to typowy objaw prania mózgu. Ayton uważa, że prawda jest bardziej prozaiczna. To nie był trans, raczej stan pijackiego upojenia. Sirhan wypił, jak twierdzi, co najmniej 4 drinki Tom Collins, ale może więcej. Od tego zaszkliły mu się oczy. Był pijany, jak sam przyznał. Sirhan twierdzi, że olśnił go kalejdoskop lustrzanych odbić i świateł, gdy wchodził do hotelu przed zamachem. Według niektórych to dowód, że był zahipnotyzowany, lecz Ayton uważa inaczej. Bardzo efektowne, ale nieprawdziwe i nie do udowodnienia. Według niego to tylko późniejszy wytwór fantazji, a nie dowód na złożone warunkowanie umysłowe. I jeszcze kwestia dziewczyny napotkanej przez Sirhana. W opinii Rose Lynn Mangan kobieta ta nakazała wykonanie zaprogramowanego polecenia, wypowiadając określone słowa. Poprosiła go o kawę z dużą ilością śmietanki i cukru. Ale Ayton nie dowierza tej teorii. To czysty wymysł. Może i widział tę dziewczynę. Może dostrzegł jej odbicie w dzbanku z kawą. Ale nie istnieją dowody, że ona nim sterowała. Czy ktoś takie posiada? Nie. Nie ma żadnych dowodów wskazujących na rolę tej kobiety. Sirhan powiedział Mangan, że usłyszawszy prośbę dziewczyny, stracił pamięć i odzyskał ją dopiero po zamachu. To wiarygodne tłumaczenie, ale Aytona nie przekonuje.
Przeprowadzono badania wskazujące na to, że mordercy zapominają chwilę zabójstwa. To możliwe, ale nie w tym wypadku. Sirhan kłamał i potrafię to wykazać. Na dowód Eitan przywołuje fragmenty zapisu rozmowy Sirhana z jednym z obrońców. Raz Sirhan mówi, że przed strzałem spojrzał Kennedy'emu prosto w oczy, ale w innym fragmencie obrońca zadaje pytanie. Czemu nie strzeliłeś mu między oczy? Pada odpowiedź. Bo w ostatniej chwili się odwrócił. Sirhan nie zapomniał, co się stało. Obrońcy Sirhana podają, że jest on bardzo podatny na hipnozę, co czyniło go doskonałym przedmiotem manipulacji. Wskazywać mają na to utrwalone na taśmie sesje hipnotyczne z jego udziałem, ale według Eitona to celowa gra Sirhana, obliczona na rewizję wyroku. Pewnie, że mu to odpowiada. Wywinąłby się. Według Eitona Sirhan interesował się hipnozą na długo przed zamachem, podobnie jak powieściami z zabójstwem w tle. Jedną z jego ulubionych była Z zimną krwią Trumana Capote. Eiton uważa, że z biegiem czasu Sirhan wszedł w rolę bezwolnego zabójcy. Jest dobrym aktorem. Podejrzał zachowanie innych zabójców, usłyszał o stanie oderwania od rzeczywistości w chwili czynu, ale to tylko świadczy o tym, że kłamał. Eitan nie ma wątpliwości, że Sirhan nie był zahipnotyzowany i nie widzi żadnych dowodów potwierdzających teorię bezwolnego zabójcy. Nie wierzę, że można zahipnotyzować i zmusić do zabójstwa. Co ciekawe, teoria zaprogramowanego zabójcy wyszła od samego Trumana Capote. Pisarz zasugerował taką możliwość w jednym z programów telewizyjnych krótko po zamachu. Ludzie zapalili się do tej koncepcji. Ale według Eitona Sirhan zabił z zimną krwią. Działał sam. Nie ma żadnych dowodów na istnienie spisku. Eitan uważa, że Sirhan zabił, ponieważ jako Palestyńczyk nienawidził Izraela, a Kennedy wspierał Żydów. W Ameryce od lat słyszy się pogłoski o eksperymentach CIA w dziedzinie kontroli umysłu, ale niewielu traktuje poważnie rzecz tak nieprawdopodobną. Tymczasem w latach 70. wychodzą na jaw pierwsze fakty. Pojawiają się oskarżenia ze strony jednego z wrogów Ameryki. Fidel Castro powiedział, że w ciągu 15 lat zawiązano przeciw niemu od 50 do 80 spisków. Do napoju mlecznego dodano truciznę. Castro obarcza winą CIA. Castro nie pierwszy raz oskarżał CIA o zabójcze zamiary, ale w 1975 roku jego paranoiczne deklaracje wydają się zasadne. Senator Frank Church staje na czele komisji mającej prześwietlić działalność wywiadu. To niedopuszczalne, by jakakolwiek agenda rządowa była zamieszana w zabójstwo. Uwaga komisji natychmiast skupia się na programach badawczych CIA i ich kierowniku naukowym. Doktor Sidney Gottlieb okazuje się uwikłany w plany wielu zamachów. Takie jak zatrucie cygar Fidela Castro lub pasty do zębów antyzachodniego przywódcy Republiki Konga. CIA wyraźnie przeholowała.
Dodatkowo niepokojący, przygnębiający i ponury okazał się fakt, że program kontroli umysłu był dobrze zorganizowany i bardzo szeroko zakrojony. Próbowano wszelkich metod. Dowodzi to przede wszystkim, że Amerykanie nie potrafią dobrze zabijać, łamać i tuszować spraw. Raport końcowy komisji utrąca resztki programów badawczych CIA, ale też potwierdza słuszność obaw przed kontrolowaniem ludzi oraz machinacjami nawiedzonych naukowców. Kanał NBC uzyskał dostęp do akt CIA i Korpusu Chemicznego Armii, całkowicie lub częściowo tajnych. Dowodzą one, że prowadzono doświadczenia z użyciem LSD. Jedna osoba poniosła śmierć. Ofiarą tą był Frank Olson, badacz zmarły po nieświadomym przedawkowaniu LSD. Jego rodzina była porażona. Nagle po 22 latach dowiadujemy się, że okłamywano nas, mówiąc, że ojciec przeżył załamanie nerwowe. Zamierzamy pozwać Centralną Agencję Wywiadowczą jako winną śmierci ojca. Mamy nadzieję, że okoliczności śmierci zostaną wyjaśnione. Sprawa Olsona nie trafiła na salę sądową. Prezydent Ford osobiście uzgodnił warunki finansowe ugody z rodziną ofiary. Późniejsza notatka zawiera ostrzeżenie, że jakikolwiek pozew sądowy może doprowadzić do konieczności ujawnienia ściśle tajnych dokumentów wagi państwowej. A jednak pojawiły się następne. W roku 1988 zbiorowy pozew przeciw CIA wniosła grupa dawnych pacjentów doktora Camerona. To straszne zdać sobie sprawę, że ten, który miał o mnie dbać, tak naprawdę miał mnie za nic. Byłam dla niego warta tyle, co mucha. I tym razem CIA doprowadziła do ugody poza sądem. W roku 1992 Lisa McDonald, kolejna pacjentka Camerona, zawarła ugodę z władzami kanadyjskimi, wycofując zarzuty w zamian za odszkodowanie. Odtąd poświęciła się przywracaniu utraconych wspomnień i zdołała odnaleźć część dawnej siebie. Szczerze mówiąc, jestem zdrowsza niż wiele ludzi, których nie spotkały moje doświadczenia, ponieważ musiałam się dużo uczyć, szukać pomocy. Jestem zdrowa. Sidney Gottlieb, odpowiedzialny za programy badawcze CIA, odszedł w niesławie. W tajnym oświadczeniu bronił swoich działań, powołując się na bezpieczeństwo państwa. Odszedł z agencji, uprzednio zniszczywszy akta. Jednak trochę dokumentów zostało. Znaleziono je, kiedy 4 lata po jego odejściu złożyłem wniosek o udostępnienie, powołując się na prawo swobodnego dostępu do informacji. To w większości dokumenty księgowe, wykazujące różne płatności, ale można się z nich wiele dowiedzieć. Żmudna analiza akt ukazała obraz nikczemnej i nieludzkiej działalności w ramach programu kontroli umysłu. W jednym z eksperymentów celem było wywołanie niepokoju. W innej notatce Gottlieb domaga się pieniędzy na badania nad uzyskaniem substancji, która pozwoli przełamywać wzorce zachowań. Jest też mowa o elektronicznej stymulacji mózgu i przesłuchiwaniu pod hipnozą. Czy to wystarczyło do stworzenia bezwolnego zabójcy? Nie natrafiłem na dowody na istnienie prawdziwego bezwolnego zabójcy. Zresztą nie wiem, po co miałby powstać. Nie mam dowodów. I choć to nie wyklucza jego istnienia, jako uczciwy dziennikarz mogę pisać tylko o tym, co wiem. Nawet byli agenci jak Bob Baer uważają tę sprawę za czczy wymysł. Nie, nie wierzę, że byli jacyś bezwolni zabójcy. Gdyby istnieli, użylibyśmy ich chociażby w Wietnamie. Wyszkolilibyśmy jakichś jeńców wojennych lub zdrajców, ale to niemożliwe. W ten sposób można by kogoś zabić, ale nie kontrolować. No, chyba że istnieje jeszcze inna jakaś CIA. Sirhan pozostaje w kalifornijskim więzieniu. Jego obrońcy starają się o rewizję wyroku wydanego na tego, którego uważają za prawdziwego, bezwolnego zabójcę.